Co zrobił dla nas Jezus? Otwarte pytanie i można by było znaleźć na nie bardzo dużo różnych odpowiedzi. Tym bardziej, że trzy lata bardzo intensywnego głoszenia Ewangelii już spowodował wiele zdarzeń, za które powinniśmy paść na kolana i mu dziękować. Że dobrze, że jesteś, bo tyle nam mądrych słów powiedziałeś. Ale jedno wyróżnia Jezusa: że on umarł na krzyżu za nasze grzechy. I przez to potwierdził własne słowa, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie ofiarowuje za swoich przyjaciół. I on to pokazał, nie tylko rzucił słowa na wiatr, ale w to wszedł bardzo mocno. I ewangelista Łukasz przepięknie opisuje to, co się wydarzyło w Ogrójcu. Moment naprawdę na wskroś dramatyczny, że on pada na kolana, że pojawia się anioł, który ma go pokrzepić, że on rozmawia z ojcem, ojcze zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. I wtedy jego pot sączył się jak gęste krople krwi. Rozumiesz, pocił się Jezus krwiał, taki dramat przeżywał. I właśnie tak to odbieramy, że od ogrójca następuje jego pasja, czyli ostatnie 12 godzin jego życia, i potem ono jest zakończone śmiercią jakże drastyczną na krzyżu, na wzgórzu Golgoty. To był bardzo trudny czas dla Jezusa. Powiedział zresztą do apostołów, Smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Ale niestety nie było odzewu, trzy razy do nich wracał. I za każdym razem oni spali, wręcz jakby chciał podzielić całą tę dozę cierpienia, która na niego spadła, na etapy. Ale nie zobaczył w nich towarzyszy. Nie potrafili w to wszystko wejść i dlatego Kościół potraktował ten moment historii zbawienia jako pewne zaproszenie do modlitwy. Aby nie tylko biadolić, jak to jest nam źle, nie tylko wypraszać o to i tamto, ale żeby być obok Jezusa w tym dramatyzmie ogrójca, aby być obok Niego i pokazywać, że my chcemy Tobie towarzyszyć, chociaż nie otrzymałeś od apostołów, od uczniów, od ludzi, zdawałoby się uformowanych, obecności, zrozumienia, takiego oddechu. My chcemy zamiast nich być z Tobą w tym trudnym dla Ciebie położeniu. Wiecie, co jest w tym najsmutniejsze? Że Jezus przygotował tych konkretnych uczniów do tego, aby byli z nim w okresie męki. Zobaczmy, co się wydarzyło na górze Tabor. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę Wysoką. Tam przemienił się wobec nich, jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. Ten sam skład Jezus. Piotr, Jakub i Jan. Dzieją się cudowności. Jezus pokazuje im się w pełnej krasie. Patrz, patrzcie, jak jestem wielki, jak wiele potrafię. Umacniam was, abyście w tej chwili, kiedy będę was potrzebował, obok mnie byli i co udało się ich wychować? Chociaż tę trójkę zdecydowanie nie. Oni zdradzili go wtedy. Oni już wtedy pokazali, że przy kolejnych różnych decyzjach też będą się od niego odsuwali. Tak jak święty Piotr, może wtedy aż tak bardzo nieświęty, albo wcale nieświęty, kiedy pod naporem różnych ludzi powiedział nie znam tego człowieka, był przerażony, jakby zapomniał całą tę historię, która miała miejsce. Dlaczego to jest takie ważne dla naszego życia duchowego? Bo my też nieraz dajemy ciała. Jezus umacnia nas łaskami, wypróbowuje, jakoś nas umacnia, abyśmy później w naporze różnych pokus dali sobie radę, a my jednak kiedy jesteśmy przed trudną decyzją, to wybieramy zupełnie inne rzeczy niż kroczenie Bożymi ścieżkami. W Kościele bycie przy Jezusie cierpiącym w ogrójcu nazywamy godziną świętą. i Wiem, termin jest bardzo wzniosły, ale odnosi się do tego, co najważniejsze i najświętsze, bo do Eucharystii oraz do Jego zbawczej męki. Luisa Picaretta, jedna z największych mistyczek XX wieku, sługa Boża Kościoła Katolickiego, powiedziała, że Jezus nie cierpiał w swojej duszy większych męk, jak właśnie w Ogrójcu od godziny 21 do 24. I dlatego w Kościele już od długiego czasu zachęcani jesteśmy do późno-czwartkowych, późno-wieczornych, czwartkowych adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy możemy właśnie być obok Jezusa, w Jego cierpieniu Ogrójca. I wtedy możemy przebłagać oraz wynagradzać za grzechy świata. Już biegnę, by wytłumaczyć te teologiczne, trudne słowa. Wynagradzać to innymi słowy dawać nagrodę za to, co zrobił. I popatrz, większość świata ma za nic to, co zrobił Bóg. Myślą, a po co się wcielił, a po co ta cała męka i grzeszą. Przechodzą ponad jego przykazaniami, uważają, że to się do nich nie odnosi. Po prostu mają w poważaniu ten cały jego trud. A ty możesz powiedzieć: Stop, nie, tak nie będzie. Ja chcę uklęknąć i poświęcić swój czas Bogu. Wiem, że on dalej cierpi, nie tylko za te grzechy, które były już kiedyś w historii, ale ciągle mu się ktoś dokłada, bo ciągle ktoś grzeszy, przekracza przykazania. Mówi: Nie, ja mam inną wolę i ja mam inny obraz świata i zrobię po swojemu. I właśnie chodzi o to, aby być kimś innym. Aby pokazać, że szanujemy. Zobacz, jakie to jest w ogóle smutne z perspektywy Boga. Podjąłem tyle trudu, a i tak wszyscy o tym zapomnieli. Nikt w ogóle na to nie zwraca uwagi. Więc my musimy tworzyć ciągle nowe przestrzenie modlitwy, aby Udowadniać Bogu, że są osoby, które wyrażają szacunek, które to dostrzegają, które się tym cieszą i rozumieją, jak bardzo odkupienie grzechów było ciężkie i trudne. Jak odbywać godzinę świętą? Modlitwy, śpiewy, rozważania są przydzielane dłuższymi lub krótszymi momentami na adorację na sakramentu. I to jest właśnie ta chwila, aby się zatrzymać. I sobie tak oczami wyobraźni wyobrazić, jak to mogło tam wyglądać w ogrójcu, zobaczyć odruchy Jezusa, słowa, które on wypowiedział do Boga Ojca w rozmowie z nim, co powiedział do apostołów, czyli innymi słowy, jakby odegrać to sobie w swojej głowie, być tam w centrum wydarzeń. I dlatego pomocne mogą być ewangeliczne relacje z tego wydarzenia, z Ogrodu Oliwnego, jak i również wszelkie pieśni wielkoposne, które w bardzo obrazowy sposób nam to przywołują, również i pasyjne nabożeństwa, gorzkie żale, Droga Krzyżowa. Są te momenty, które dają taki oddech Jezusowi. I żeby nie było, że godzina święta jest tylko wymysłem jakichś pobożnych, starszych pań, to wiedzmy, że ona jest bardzo mocno zakorzeniona w tradycji kościoła. Już pierwsi chrześcijańscy pustelnicy czuli, że chcą wynagradzać ze smutek Jezusa właśnie tymi czwartkowymi, nocnymi adoracjami. Kult, tak zwanej świętej godziny, stał się jednak popularny dopiero po objawieniach w Paralemonial w Paryżu. I właśnie wtedy świętej Małgorzacie Alakok Pan Jezus zdradził tajemnicę swego Najświętszego Serca i powiedział, jak bardzo czuje cierpienie z powodu samotności. To w tym miejscu przeżyłem największe cierpienie, opuszczony przez ziemię i niebo, Obciążony grzechami całego świata i chcę, żeby mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich moich udręczeń. Będziesz wstawać między godziną 11 a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze mną, z twarzą pochyloną ku ziemi. Jezus dał świętej Małgorzacie również bardzo trudny dar doświadczania tego całego cierpienia. Każdej nocy powiedział do niej, z czwartku na piątek Uczynię cię uczestniczką śmiertelnego smutku, którego dobrowolnie poddałem się w ogrodzie oliwnym, a ten smutek, którego nie będziesz mogła pojąć, przyprawi cię o pewnego rodzaju konanie, cięższe do zniesienia niż śmierć. Tę formę modlitwy zaczęto praktykować od 1829 roku i wtedy powstały nawet Bractwa Godziny Świętej, najpierw w Paryżu, a potem one rozpowszechniły się w całym świecie. A teraz sięgnijmy do dokumentów kościelnych. Papież Pius XI w encyklice Miserentissimus Redemptor z 1928 roku napisał, że Pan Jezus zlecił świętej Małgorzacie Marii à Dwie pobożne praktyki. Po pierwsze, komunie wynagradzającą z intencją ekspiacyjną, jak i również nabożeństwo, które nosi słuszną nazwę Godziny Świętej, ponieważ poprzez jedną pełną godzinę oddajemy się modlitwie i pokutnym błaganiom. A z kolei w 1933 roku, za specjalnym dokumentem penitencjarii, możemy po odprawieniu Godziny Świętej uzyskać odpust zupełny po dopełnieniu zwykłych warunków. Z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i z praktykowaniem godziny świętej związane są różne obietnice Chrystusa. Przedstawię niektóre z nich: dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie, zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach, będę sam ich pociechał we wszystkich smutkach i utrapieniach życia, będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom. Grzesznicy znajdą w mym sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego boskiego serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Dlatego, aby w wieczności nie usłyszeć tej pretensji, którą miał okazję usłyszeć święty Piotr, nawet jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną, zachęcam, abyśmy w każdy czwartek wieczorem, chociażby w domu, na chwilę zatrzymać się przy cierpieniu Jezusa. A na dobry początek modlitwy pod tym filmem zostawiam akt ofiarowania godziny świętej. A teraz wam wszystkim błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego. Ej, no weź, powiedz komuś o tym wideo. Przecież to takie proste. Skopiuj link i umieść na Facebooku. Wyślij na Messengerze, Whatsappie czy innym medium społecznościowym. Tobie pomogło? pomoże i innym. Nie pozwól, by zostało to na końcu internetu. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to to zrób. No i daj dzwoneczek, by nic tobie nie umknęło.